Kazanie Józefa Piniora, byłego opozycjonisty w czasach PRL-u, a w III RP polityka związanego m.in. z Platformą Obywatelską, pokazało, że jego sprawa nie była polityczna, jak przedstawiał to sam zainteresowani i jego liczni obrońcy, lecz kryminalna. I o tym będzie dzisiejszy Koniec Systemu. A w drugim części programu na temat Józefa Piniora i jego zagorzałych obrońców, w tym Władysława Frasyniuka, porozmawiamy z Marią Duszewską, aktorką i reżyserką, a w czasach PRL-u działaczką Solidarności Walczącej. Trzeciego marca związany z Platformą Obywatelską Józef Pinior usłyszał prawomocny wyrok. Za popełnione przestępstwa najbliższe półtora roku spędzi w więzieniu. Tym samym w pył rozsypała się narracja o politycznych działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz prokuratury. Wcześniej politycy totalnej opozycji oraz działacze KOD-u czy obywateli RP urządzali wiece w obronie Józefa Piniora, przywołując jego działalność z lat 80. Tymczasem wyrok sądu pierwszej instancji potwierdził ustalenia śledczych, podobnie jak orzeczenie drugiej instancji. Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej w Poznaniu skierował wobec Józefa B. dwa akty oskarżenia o czyny korupcyjne. Z jednego z tych śledztw włączono do odrębnego postępowania materiał w sprawie dokonania w sierpniu 2011 roku oraz w okresie od lipca do września 2015 roku podrobienia podpisów wyborców złożonych na listach poparcia dla kandydata na senatora zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej w Dolnośląskim Okręgu w wyborach do Senatu RP. Jest to czyn kwalifikowany z artykułu 248 punkt 3 Kodeksu Karnego i artykułu 270 paragraf 1 Kodeksu Karnego. W toku postępowania prokuratura wykonuje szereg czynności procesowych zmierzających do zebrania kompleksowego materiału dowodowego. Józef Pinior oraz 11 innych osób zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego 29 listopada 2016 roku we Wrocławiu, a śledztwo w sprawie podejrzenia przyjęcia łapówki przez Józefa Piniora wszczęto w kwietniu 2015 roku, gdy szefem CBA był Paweł Wojtunik, a premierem rządu PO-PSL Ewa Kopacz. Rok później zgromadzony przez wrocławską delegaturę CBA materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów m.in. Józefowi Piniorowi. Wszyscy zatrzymani zostali przewiezieni do Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Tam Józef Pinior usłyszał zarzuty dotyczące przyjmowania od dolnośląskich biznesmenów łapówek wynoszących od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Pośrednikiem między Józefem Piniorem a biznesmenami, którzy wręczali łapówki, był jego asystent Jarosław Wardęga. Zdaniem śledczych były polityk Platformy Obywatelskiej przyjął co najmniej 40 tysięcy złotych korzyści majątkowych w zamian za załatwienie w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie korzystnego rozstrzygnięcia sprawy dolnośląskiego biznesmena Tomasza G., związanej z budową galerii handlowej Nowy Rynek w Jeleniej Górze. Kolejni dwaj biznesmeni, którzy zabiegali o budowę kopalni Kruszywa, obiecali Piniorowi i Wardędze korzyść majątkową w kwocie 20 tysięcy złotych. Ostatecznie biznesmeni wręczyli im 6 tysięcy i 5 tysięcy złotych. Według nieoficjalnych informacji jednym z powodów przyjmowania łapówek przez byłego senatora mogły być jego kłopoty finansowe. Jeszcze w lipcu 2016 roku portal w Dolnym Śląsku informował o niespłaconym długu, który polityk zaciągnął u jednej z mieszkanek Wrocławia. Chodziło o kwotę 5000 euro. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, który nakazał spłatę należności wraz z odsetkami. Po zatrzymaniu Józefa Piniora przez CBA w Warszawie i we Wrocławiu odbywały się wiece jego poparcia. Wewnątrz opozycji i sprzyjających jej mediów zapanowała histeria, a w Gazecie Wyborczej opublikowano apel o poparcie Józefa Piniora. Solidarni z Józefem Piniorem. Manifestacja po zatrzymaniu legendarnego opozycjonisty. Nie wierzymy w te zarzuty. Wszyscy murem za Piniorem. Skandowała ponad setka mieszkańców Wrocławia, która we wtorek wieczorem spotkała się, by wesprzeć legendę opozycji z czasów PRL.
Głos zabrał też były opozycjonista Władysław Frasyniuk, któremu akcja CBA w domu Józefa Piniora kojarzy się z zatrzymaniem Barbary Blidy. Dobrze, żeby do niego dotarła informacja, że nie baliście się Jaruzelskiego i boicie się Kaczyńskiego, pisała Gazeta Wyborcza po zatrzymaniu Piniora. Gdy prokuratura zwróciła się do sądu o areszt dla Piniora, na odsieczy ruszyła totalna opozycja. Pełnomocnik Józefa Piniora, mecenas Jacek Dubois, mówił, że tymczasowy areszt w sprawie Józefa Piniora jest rzeczą zbędną. Mamy do czynienia z bohaterem. Jemu nie zależy na tym, żeby się chować i uciekać, ale na tym, by jak najszybciej zmyć plamę, która powstała na jego honorze, twierdził mecenas Dubois. Ostatecznie areszt nie został zastosowany przez sąd, a poparcia Piniorowi udzielił m.in. ówczesny poseł Stefan Niesiołowski. Za Piniorem natychmiast wstawił się także Władysław Frasyniuk, przywołując jego działalność w Solidarności w latach 80. Solidarność jako związek zawodowy dysponowała składkami swoich członków, dysponowała innego rodzaju wpływami, które zabezpieczała, jak to było wtedy w zwyczaju w banku, no bowiem trudno było trzymać to w związkowej kasie. I ponieważ jednak w skali Dolnego Śląska tych członków związku od czerwca po takim formalnym zjednoczeniu było niespełna milion, a zatem te kwoty były kwotami znaczącymi. Oczywiście zdawano sobie również sprawę, że państwowy bank kontrolowany przez partię państwo niekoniecznie musi być zawsze tym odpowiednim schowkiem dla związkowej gotówki. To też w momencie pierwszego kryzysu, jaki miał miejsce, pierwszego poważnego kryzysu, jaki miał miejsce w marcu 1981 roku. Część z tych funduszy, w sumie 10 milionów, wycofano i po raz pierwszy złożono w depozycie u księdza kardynała, jeszcze wtedy arcybiskupa Gulbinowicza. I to był taki sygnał, że można pieniądze po pierwsze z banku zabrać, po drugie w sposób sensowny zabezpieczyć. I w momencie, kiedy zaczął się proces już bardzo wyraźny, wiodący do konfrontacji, tu na Dolnym Śląsku było przekonanie, że jeżeli dojdzie do tego typu zderzenia, to jest wysoce prawdopodobne, że owe aktywa związkowe zwyczajnie przepadną. Tak podobnie jak cały związkowy majątek. I to legło podstaw tej akcji przeprowadzonej przez kilku działaczy związkowych za, powiedzmy, powiadomieniem czy zezwoleniem Władysława Frasyniuka, zrobione przez Piotra Bednarza, czyli wiceprzewodniczącego, przez Józefa Piniora, czyli skarbnika, przez Stanisława Huskowskiego, czyli wtedy rzecznika prasowego regionu, i Tomasza Surowca, który wcześniej też zawiadywał związkową kasą, aby zabrać to, co stało się troszkę więcej niż tydzień przed stanem wojennym i właśnie w podobny sposób, jak to wypraktykowano już w marcu 1981 roku, zabezpieczyć. Jak wspominał świętej pamięci Kornel Morawiecki, zabrane z banku 80 milionów przez kilka miesięcy były praktycznie martwe. Dopiero po aresztowaniu Frasyniuka Józef Pinior usiłował je uaktywnić. Te 80 milionów podjętych przez naszych kolegów, tak, one zasadniczo w tym najtrudniejszym czasie do tworzenia Solidarności Rodzącej, pierwsze półrocze stanu wojennego, bo to też był najtrudniejszy okres organizacji i tak dalej, one praktycznie nie zostały użyte, no bo to jeżeli tam wtedy użyto do konspiracji, nie wiem, może milion złotych, no bardzo mi to trudno ocenić. Ja tam, są kwity moje na 150 tysięcy złotych, no to są zero, to jest zero. To więcej mieliśmy chyba spłat od ludzi, którzy płacili nam właśnie na gazetki dobrowolne, to dla internowanych, dla rodzin, niż z tych pieniędzy. Także te pieniądze były w jakimś stopniu martwe i to jest moja główny zarzut. Potem, już potem, jak powstała Solidarność Walcząca, jak został aresztowany już Władek Frasyniuk, to Józef Pinior próbował jakoś tam uaktywnić te pieniądze. Kupił jakąś szklarnię za 10 milionów,
jakąś inwestycję zrobił. Okazało się oczywiście, że jak wpadł, to te wszystkie dokumenty razem mi wpadły. No i ta szklarnia nie procentowała, nic nie działała. No tym niemniej to była jakaś próba. Może próba użycia tych pieniędzy na konspirację. No, mój taki zasadniczy zarzut, że nie wiem, 3/4 czy ile tych pieniędzy przeleżało na antresoli u kardynała, a najpierw arcybiskupa, potem kardynała Głubinowicza. No i potem, jak po okrągłym stole, jak przyszło rozliczenie, no to rozliczenie zostało tak przyjęte po prostu tak zupełnie trochę werbalnie i nic z tego się nie odbyło. No i można powiedzieć, że 3/4 tych pieniędzy no nie działało w tym znaczeniu, jak powinno. Znaczy nie działało na niepodległość, na konspirację, na odbudowę Solidarności. No to jest taki mój główny i zasadniczy zarzut. Ostatecznie kupiona przez Piniora szklarnia trafiła do Zdzisława Kmetko, byłego funkcjonariusza SB, którego sukcesami finansowymi na początku lat 90. zachwycał się Władysław Frasyniuk. Kmetko musiał odejść ze Służby Bezpieczeństwa w 1984 roku po zakończeniu śledztwa i postępowaniu dyscyplinarnym w związku z ciężkim pobiciem na komendzie milicji motorniczego Andrzeja Wypycha, działacza podziemia. Działka z kompletnie zdewastowaną szklarnią wróciła do Solidarności dopiero w latach 90., a później za sprawą śledztwa w sprawie Józefa Piniora. Pinier dla mnie był osobą o tyle ważną, że moja nieżyjąca mama niejako najbardziej go ceniła z przywódców Solidarności na początku stanu wojennego. Uważała go za takiego najbardziej bystrego, inteligentnego i wiązała z nim ogromne nadzieje. I zawód, jaki mi sprawił Pinior, jest dla mnie bolący z podwójnych przyczyn. Właśnie z powodu i mamy, i mojej. Zaangażowanie wielu ludzi, którzy w tej chwili zostali z niczym, tak? Z niczym ze strony tego człowieka, który zaprzepaścił ideały. Ideały, które budowały Solidarność naszą międzyludzką i tą robotniczą. A teraz nastąpi krótka przerwa, po której zapraszam na rozmowę z naszym zapowiadanym gościem, Marią Dużewską. Pisarką, aktorką, scenarzystką, dziennikarką, działaczką opozycji demokratycznej, a ściślej mówiąc Solidarności Walczącej.